Ej ty, zatrzymaj się! Geralt z Rivii, tak? Byłeś jakiś czas temu w Białym Sadzie pod Wyzimą. Urocza wieś. Gdyby nie te wszystkie trupy. Gdyby nie ty, byłoby o jednego więcej. Lena, ona przeżyła, dzięki twojemu eliksirowi. To miłe, że nilfgaardzki żołnierz tak się przejmuje losem prostej nordlinki, ale i trochę zaskakujące. Tej nocy, kiedy zaatakował ją Gryf, szła na spotkanie ze mną, w lesie pod garnizonem. Proszę, miłość ponad podziałami. Nie do końca. Jej rodzice powiedzieli, że jeśli zobaczą ją z Nilfgaardczykiem, ogolą jej głowę, utną język i wygonią z domu. Słuchaj, Lena nie do końca doszła do siebie. Zabrałem ją, kiedy mnie tu przenieśli. Myślałem, że się jej poprawi. Ale nie. Nie odzywa się, nie poznaje ludzi. Większość dnia śpi. Ostrzegałem to, Mire. Wiedźmińskie eliksiry mają potężne efekty uboczne, zazwyczaj nieodwracalne. Ja nie mogę już jej pomóc. Może jakiś czarodziej. Nie wiem, czy ci dziękować, czy przekląć za to, że nie dałaś jej umrzeć w spokoju. Wierz mi, ja stałem przed trudniejszym wyborem.